szczególnie słuchaczy Karmelitanu. Chciałbym wam opowiedzieć w tym wykładzie o wymiarze waleczności w Karmelu. Wiemy, że toczy się walka, wielki spór o człowieka. Niewątpliwie każdemu pokoleniu przypada określone zadanie, jakiś wkład w historię, w której żyje. I naszemu pokoleniu przypada w udziale swojego rodzaju spór o transcendencję. Mamy wielkie zapotrzebowanie na wielki sens, na logos, na mądrość boską. I toczy się ten spór na zewnątrz człowieka i wewnątrz. Dzisiaj niestety mamy coraz mniej takiego cennego wątpienia, które pozwala stawiać mądre pytania twórcze, które przeciera ścieżki ku życiu. I coraz więcej jest takiego wątpienia zatrutego, które wszystko kwestionuje. I oto mamy Karmel, tę rzeczywistość ducha, w której pojawia się wielka świadomość, że należy zawalczyć o wielkie wartości, o Boga, o człowieka, o siebie. Właśnie ten, w tym ujęciu, w tym schemacie całościowego zdobywanie góry, wnętrza, wewnętrznej twierdzy. Wiemy, że w życiu duchowym mamy głównie trzech bohaterów, trzech, można by powiedzieć, gospodarzy. I pierwszym jest Bóg, drugim jest człowiek, a trzecim demon. I w tym wymiarze widzimy, że Bóg zaprasza do swego królestwa i również inny ojciec, zwany ojcem kłamstwa, ma swoje królestwo i jest zainteresowany, żeby mieć lokatorów i obywateli w swoim królestwie. Zawłaszcza świat, bo wiemy od świętego Jana Apostoła, że jesteśmy z Boga, zaś cały świat leży w mocy złego. I znakiem rozpoznawczym tego złego świata jest grzech, natomiast znakiem rozpoznawczym Bożego świata jest łaska. I możemy przejść przez różne historyczne zaułki naszej duchowości, by wydobyć to wielkie znaczenie walki, zawalczenia o wartości. Chociażby prorok Eliasz, który zapytany przez Boga, co robi na Horebie, odpowiada: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępu. A zatem można by sobie uświadomić, że towarzyszy nam Pan zastępu, a jest to Pan potęg niebieski, Pan waleczny, po prostu swego rodzaju Bóg wojny. Bo zastępy to przede wszystkim właśnie zwarte, gotowe do walki, rydwany niezliczone, czekające na bitwy, na to rozstrzygnięcie ostateczne. I człowiek, można by powiedzieć, w tym kontekście jest powołany do tego, by również zawalczyć. Przede wszystkim o pierwszeństwo Boga. Tego uczy nas Eliasz. Walka o chwałę Pana zastępów. Następnie walka o sprawiedliwość społeczną. Pamiętamy historię Nabota, jego winnicy, potraktowanie przez króla Achaba i to zawalczenie w tym momencie, kiedy wkracza Achab do winnicy,
Eliasz zachodzi w drogę i obdarza go pewną wiedzą duchową, nowiną z nieba. Można by powiedzieć, że występowanie w fałszywym bożką jest też częścią sporu o pierwszeństwo Boga, przede wszystkim spór z dworem królewskim o Baala, następnie rozprawa z kapłanami, z prorokami. Jest to część przywracania porządku religijnego, duchowego, porządku kultu. Ta konfrontacja na Karmelu jest jednoznaczna. Również symbolem walki Eliasza jest rydwan. Chodzi o takie uwiecznienie jego miłości, a więc gotowość do walki, nocnego, dziennego czuwania, które porywa w niebo, które czuwa nad najważniejszymi wartościami. I zostaje to utrwalone. Ta wędrówka w niebo jest zdecydowanie walka, jest kontynuowana przez Eliasza. Mamy również w manuskrypcie z II wieku w języku syryjskim pewien list proroka Eliasza do Elizeusza. Eliasz pisał z tym. Między innymi możemy znaleźć list do króla Jorama, króla Judy, pierwsza księga Kronik, 21 rozdział 12-15, w którym oczywiście Joram jest chłostany przez Boga, przez proroka i również wróży mu szczęście. List natomiast do Elizeusza jest zobowiązaniem, by kontynuował ducha Bożego zakonu, który Eliasz założył, zakon Henocha. I w czwartym rozdziale pisze o kandydatach. Gdy zgłosi się ktoś jako kandydat przyjęcia do zakonu, niech zostanie dokładny, zbadany przez starszych wspólnoty. A uznawszy się za godnego, niech zawrze przymierze w obecności Boga, starszych wspólnoty, świętych posłańców i swoich braci z zakonu, wchodząc do wód oczyszczeni. I żeby nie odwrócił się od służby Panu z obawy przed złymi ludźmi czy diabłami, żeby się nie zniechęcił z powodu wrót, które Belial ześle przeciwko niemu. A więc w zakonie, tym założonym przez Eliasza, jak czytamy w tym tekście, próba, walka jest czymś codziennym. Następny fragmenty o walce możemy odnaleźć w regule pierwotnej, która pochodzi mniej więcej z 1207 roku. I tam mamy kolejne elementy waleczności. Postaw, można by powiedzieć, walecznych, dzielnych, które tworzą ten klimat walki. W ogóle pustelnicy wychodzili na pustynię, by toczyć walkę z szatanem, tak jak Chrystus. Pustynia to miejsce demona, a więc można by powiedzieć, że eremita chce toczyć walkę na jego ziemi, na jego terenie. Więc to bardzo wymagające, bardzo ryzykowne. Również zmaganie się, trudzenie, ubóstwo ducha, czystość czy niewinność serca miało takie dwie strony. Z jednej strony oczywiście zmaganie się z demonami, które przychodziły kusząc człowieka, a z drugiej z własną słabością, skłonnością do zniechęcenia, smusek, acedia, która mogła towarzyszyć niechowi. A więc to probatio fidei, próba wiary, próba doświadczenia wewnętrzne było czymś zwyczajnym. Świadczy o tym w regule pierwotnej również propozycja
przeobleczenia zbroi. Mamy ten piękny cytat z listu do Efezjan 6:14-18, gdzie święty Paweł zachęca do walki. Przepraszawszy biodra prawdą, obuwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, obuwszy nogi gotowość głoszenia dobrej nowiny, brania wiary jako tarczy i tak dalej. Mamy też na uwadze dzielność rycerzy, którzy zamieszkiwali Karmel od XIII wieku, XII-XIII wiek, kiedy przybywali jako ludzie świętej wojny. I Karmel odradza się właśnie dzięki rycerzom. A więc można powiedzieć, że ta dzielności, virtus jest czymś normalnym. Zresztą Grzegorz VII, który organizował pierwszą krucjatę, mówił o świętej wojnie, o walce Pana. To wszystko można by powiedzieć i wewnątrz Karmelu, wewnątrz ducha. Również w Karmelu reformowanym mamy kilka wspaniałych przykładów walki. Święta Teresa od Jezusa, reformatorka Karmelu, mówi o waleczności na wiele sposobów. Przede wszystkim pochodzi z rodziny o tradycjach rycerskich. A więc formuje zakon. Jak to pisze w swoich pismach, chce mieć dzielne kobiety, żeby jej siostry były jak mężyny. Reforma ma wspierać tych, którzy walczą na pierwszej linii. Teologów, pasterzy, rycerzy na pola bitw. I gdy Teresa się rodzi, rozpoczyna się przecież 30-letnia wojna protestantów z katolikami, z katolickimi Habsburgami. Walecznym trzeba być w kontekście doktryny świętej Teresy, ponieważ trzeba się wedrzeć do twierdzy duchowej. A więc ta świadomość, że ona jest broniona przez, jak to Teresa mówi, całe piekło, człowiek, żeby wejść w głąb własnej tajemnicy, musi się uzbroić, wykazać wytrzymałością, dzielnością, miłością do Boga i ten śmiertelny bój stoczyć, wedrzeć się do wewnętrznych pałaców. Trzeba też zawalczyć o Kościół, trzeba też zawalczyć o ludzi, o zbawienie dusz. I tutaj Teresa jest bezpardonowa. Za jedną duszę jest gotowa ofiarować swoje szczęście wieczne do końca świata. Również święty Jan od Krzyża pokazuje nam w swojej teologii walkę duchową, która pochodzi przede wszystkim na zerwaniu ze starą miłością. Starą miłością zmysłów, starą miłością świata. I przede wszystkim dać się zwyciężyć nowej miłości, która pochodzi od Boga. I to jest zasadniczy moment, kiedy człowiek odkrywa swoje nowe miejsce w życiu duchowym. Pragnie wydobyć się najpierw z grzechu śmiertelnego, następnie powszedniego, z niedoskonałości i wreszcie walczy z przyzwyczajeniami natury, które święty Jan z Krzyża nazywa apetyt. Tę teologię siedmiu grzechów głównych duchowych.
I to jest bardzo ważne, właśnie przezwyciężyć pychę, która rodzi poczucia wyższości, czy też niezwykłości z podążania drogami duchowymi. Nieposłuszeństwo, chełpliwość, obłudę, kłótnie, współzawodnictwo. Czy jestem słyszany? Będę kontynuował. Następnie mamy lenistwo duchowe, czyli rodzaj obrzydzenia do świętych spraw, do rzeczy duchowych, do wymagań, takie ogólne zniechęcenie. Jak słyszę o rzeczach świętych, ktoś się irytuje, wpada w nie. I to rozgoryczenie również dotyczy bliźnich, kończy się taką małodusznością wobec obowiązków poszukiwania rzeczy zakazanych. Potrzeba nam takiego głębokiego stoczenia bitwy z tymi postawami. Jest również zazdrość, czyli smutek i przykrość z powodu cudzego dobra, zwłaszcza świętości czy szlachetności serca, pomyślności pewnej duchowej. Dobro rodzi nienawiść. Czerstwo, bo człowiek, można by powiedzieć, sam dla siebie szuka sceny, żeby mógł zaistnieć i chce zaćmić innych. Taka jest zazdrość. To też również jest do przezwyciężenia. Przez wspaniałomyślność, przez teologię darów, przez świadomość łaski, że ona jest darem. Częstym też przeciwnikiem jest gniew. Powoduje on nienawiść, pogardę, izoluje od innych. Człowiek gniewa się na Pana Boga, na siebie, na innych, na siebie dlatego, że nie może być świętym w szybkim czasie. I tak mamy człowieka, który irytuje się długą drogą, nie ma cierpliwości. Łakomstwo duchowe to kolejny rozdział walki, gdzie człowiek musi przezwyciężyć taką zachłanność emocjonalną, intelektualną, zamiłowanie do przyjemnych, zmysłowych doświadczeń, ponieważ to wszystko prowadzi do zaślepienia umysłu. Nieczystość, która zaślepia umysł i przede wszystkim wzmacnia próżność, egoizm, to kolejny rozdział do przerobienia. Kolejnym bohaterem z kultury duchowości karmelitańskiej jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Myślę, że siostrom z Lisieux zależało trochę za bardzo, żeby Teresa była taką świętą od młodzieży, dzieciaków, nowicjuszy, sypała kwiatuszkę. Natomiast w ogóle nie doznała jej dzielności stoczonych walk, które w zasadzie codziennie musiała odbywać, dokonywać. Symbolicznego znaczenia nabiera tutaj rola z nowicjatu, gdy Teresa wciela się w Joannę d'Arc. Pamiętała o słowach Chrystusa. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je tylko ludzie gwałtowni. Teresa wspomina, że chciała bardzo naśladować Joannę d'Arc. Kiedyś na rekreację przygotowano scenę o dziewicy z Orleanu. I zostawiła w swoich notatkach takie zdanie. Zdawało mi się, że czuję w sobie ten sam zapał.
który ją ożywiał, to samo natchnienie pochodzące z Niego. I później napisze: o mój umiłowany, wiem, do jakiej walki mnie przeznaczasz. Nie na polach bitwy mam walczyć. Jestem więźniem Twojej miłości. Dobrowolnie spoiłam więzy, które mnie z Tobą łączą, a dzielą na zawsze od świata. Mieczem moim jest miłość. Wyrzucę nim obcego z królestwa, tak jak Joanna d'Arc uwalniała swoją ojczyznę od heretyków i najeźdźców. Tak, Teresa chce uwolnić duszę od jeszcze gorszego wroga, jakim jest grzech. Teresa nie jest dziewczynką od kwiatków, jak to właśnie chciały siostry, jest dzielnym wojownikiem. Mogę siostrę zapewnić, mówi swojej współtowarzyszce, że stoczyłam wiele walk i że nie było dnia, żebym nie cierpiała, ani jednego dnia. I pamiętamy, że Teresa walczy o zbawienie dusz, o to, żeby Bóg bardziej był miłowany, swe cierpienie ofiaruje za powrót do Boga. Pamiętamy ten wielki bój o Pranzmiego, skazanego na śmierć za zabicie kobiet, matki, córki. Potem w czasie podróży do Rzymu, w sprawie swego powołania, możliwości wstąpienia do Karmelu, postanawia modlić się i walczyć o kapłanów. Walczy o Jacka Loisona, który staje się swego czasu wziętym kaznodzieją, głosi rekolekcje Bordeaux, następnie w Paryżu, wreszcie otrzymuje zaproszenie z Watykanu, ale pod wpływem protestantki Emilii Merriman odchodzi z zakonu, potem z kościoła, zakłada swój kościół starodalikański. I wreszcie jej pole bitwy duchowe z nocami wiary. Pisze: otaczające mnie mgły zgęstniały, przeniknęły aż do wnętrza mej duszy i zrobiły ją. To, co przeżyła, to prawdziwe oblężenie wątpliwościami. Odwołuje się do Chrystusa, który w ogrodzie oliwnym zażywał wszystkich rozkoszy przy Najświętszej Trójcy, a jednak nie pomniejszało to męki jego końca. Zapewniam cię, że rozumiem coś z tego, przez to, czego sama doświadczyłem. Odparłam wiele pokus. To Teresa. I niebawem moja życie, moja dusza opuści tę ziemię, zakończy czas wygnania, dokończy walki. Idę do nieba. Wracam do ojczyzny, odnoszę zwycięstwo. Piękna życiowa puenta świętej wojowniczki. Teresa od Jezusa i Teresa od Dzieciątka Jezus wpisują się w rolę Mojżesza, który dzielnie trwał na górze, gdy Jozue walczył na dole. Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Myślę, że dla obu Teres Kościół wtedy wojujący toczył walkę o duszę. Obie były przekonane co do prawdy, którą wyraził Juda Machabeusz. Zwycięstwo w bitwie nie zależy od liczby wojska. Prawdziwą siłą jest stan, która pochodzi z nieba. Bardzo piękną wojowniczką była również święta Elżbieta z Dijon. Była córką wojskowego, a więc można by powiedzieć,
ojsko, musztrę, dryl miało we krwi. Wojowanie było czymś codziennym. Towarzyszyła ojcu i była rzeczywiście dobrą wojowniczką. Jeszcze ten jej wspaniały talent muzyczny, a więc ta delikatność, która powoduje, że człowiek staje się subtelny w tej rytmice walki, w tym zdobywaniu dusz, w tym miłowaniu, które nie chce znać już granic. I chce, żeby zamieszkiwanie Boga w sercu było prawdziwe, głębokie. Również święty Rafał Kalinowski. Cóż powiedzieć, znał jak nikt się na sztuce wojennej, ponieważ był wykształconym wojskowym, naczelnik powstania styczniowego w Wilnie, walczący o przyszłość ojczyzny. I właśnie ta strategia duchowa, to było coś pięknego. Po tragedii przegranego powstania, Rafał dochodzi do wniosku, że trzeba zmienić strategię. Trzeba przygotować nowe pokolenie, które by było gotowe do przejęcia niepodległości, wolności ojczyzny. I ofiaruje się w nowy sposób w walce duchowej z grzechem, z byle jakością, ze zdradą człowieczeństwa, w zaniżaniu pułapu godności i tak dalej. Wychowuje, można powiedzieć, całe pokolenie ludzi do nowej rzeczywistości, do tego, by byli wolni. Wiemy, że niewola grzechu jest czymś najbardziej ujmującym. Coś, co odziera człowieka z chwały, co go okrywa hańbą, ponieważ stacza się i żyje poniżej swojej godności. A więc potrzeba nam takiego spojrzenia, które nam pomoże zobaczyć, jak walka duchowa jednocześnie jest przyodziewaniem w piękno. I to znów można powrócić do Elżbiety z Liżą, która właśnie mnożenie chwały, uwielbienie chwały uczyniła głównym zadaniem swojego powołania. Jeszcze bardziej uwielbić Boga. To wszystko łączy się w tym takim wielkim pragnieniu, które łączyło wiele dusz karmelitańskich, by stworzenie powracało do Boga, żeby przywrócić Bogu stworzenie. I myślę, że walka duchowa może iść przede wszystkim, tak jak to współcześnie ujmuje katechizm Kościoła katolickiego, nadając rozdział o modlitwie tytuł Walka modlitwy. Naprawdę potrzeba nam zawalczyć. Zawalczyć o Boga w duszach, również zawalczyć, by Bóg był bardziej dostępny, by stworzenie powracało do Pana. I tutaj mamy to piękne uświadomienie sobie, że każda modlitwa jest konfrontacją z prawdą. Ta prawdziwość, tutaj szczególnie w wydaniu Edyty Stein, świętej Benedykty od Krzyża, która zdaje sobie sprawę, żeby spotkać prawdę, sam człowiek musi być prawdziwy. To trzeba sobie wymodlić, ponieważ stając przed Bogiem, jednocześnie staje w prawdzie. I to jest to piękne wydarzenie, które wyzwala człowieka. I modlitwa staje się takim mądrym spotkaniem z prawdą, z żywą prawdą, która usuwa kłamstwo z wnętrza człowieka. A wiemy, że każdy ma jakieś takie fragmenty, sytuacje, które są pewnymi furtkami, niewiernością,
może właśnie czy zdradą, czy wchodzeniem w grzech, gdzie człowiek jest, staje się grzesznikiem, czuje, że upadł. I to powstawanie, to powracanie do Boga wydaje mi się taką piękną, pięknym powołaniem, piękną misją. Chciałbym jeszcze zakończyć takim fragmentem z Księgi Ezechiela, który też bardzo dobrze formułuje zasady czy prawidłowość modlenia się. To nie jest tylko jakieś, powiedzmy, no, poprawianie sobie samopoczucia, odpoczynek przed Panem. To jest zmaganie się nawet z Bogiem. Bóg bardzo sobie ceni pewną sytuację. Abraham, który staje przed Bogiem i broni Sodomy i Gomory. To jest niezwykła sytuacja. I Abraham nosi w sobie przekonanie, że trzeba ratować świat. I na ołtarzach, wielu ołtarzy karmelitańskich mamy taki tekst. Mianowicie chodzi o modlitwę za życie świata. Taka właśnie, taka maksyma, takie hasło. A więc można by powiedzieć, że Karmel kładzie swoje życie za życie świata, składa tę ofiarę. I Bóg pragnie takiej ofiary. Gdy na przykład otworzymy Księgę Ezechiela, to możemy przeczytać tam, że Bóg spodziewa się, że ktoś stanie w wyłomie muru, by powstrzymać jego gniew i żeby nie niszczył ziemi. I niestety Bóg stwierdza, nie znalazłem takiego. I wydaje mi się, że dzisiaj, szczególnie wobec takich tragicznych sytuacji, dramatycznych, niepokojących, które napływają ze świata, z głębi Kościoła, trzeba nam takich ludzi, którzy mają odwagę powstrzymać Boga, powstrzymać Boży gniew, powstrzymać, by ocalić człowieka, by dzieło zbawienia mogło się realizować, kontynuować. Bo Bóg stworzył człowieka dla siebie, dla zbawienia. Niech zatem te słowa pomogą nam również zawalczyć o siebie, o Kościół, o świat i o tę rzeczywistość, by jak najwięcej ludzi mogło powrócić do Boga. Dziękuję za uwagę.